Witam Was z Oławy. Jak zwykle jest Tomek. Tomek nas tutaj oprowadzi po takim tymczasowym muzeum, części już kolekcji. No i będziemy odsłaniać powoli wszystkie karty. A to, jak będzie wyglądało muzeum, jaką będzie miało powierzchnię, jakie eksponaty będą w środku, dowiecie się już w tym odcinku. Także zapraszamy do oglądania. Masz jeszcze w ogóle jakiś pomysł już, jak podzielona będzie ta hala, właśnie jakoś tematycznie, latami, hala, czy... Hala będzie miała 5,5 tysiąca metrów, w środku będzie warsztat o wielkości 230 metrów kwadratowych, socjale, toalety, wszystko robimy w stylu industrialnym. Hala jest zwykła, prosta, biała, z płyt warstwowych i konstrukcji metalowych, z ładną przeszkloną elewacją. Tak będzie wyglądał przód tej hali. Czyli tutaj będzie wjazd, tak widoczna boczna hala, tu będzie wjazd do warsztatu, z tyłu będzie jeszcze magazyn, czyli auto na regałach, a tak będzie właśnie w środku, taki styl industrialny, czyli super. Po prostu będziemy mieli przeszklone coś w kształcie kontenerów, kilka takich sztuk i tak to będzie w środku wyglądało, będzie też restauracyjka, kawiarenka, socjale, sklepik i na górze będzie też biuro, apartament. Zobacz, no, jedzie następny. No i tak to wygląda, nie? I co chwilę tam... coś dojeżdża. Tak, no zlecamy lakiernikom, i bo sami nie lakierujemy, więc przyspieszyliśmy pracę, jest nas pięciu. O, i w międzyczasie tutaj, jak widać, muzeum już istnieje, już tętni życiem. Na razie jeszcze tutaj, w tej lokalizacji. No i co, ładnie pomalowany. Bardzo ładny. No, pięknie. To mi się podoba. Pięknie. No i tu właśnie następny do składania. Co to za historia jest pokrótce? Pierwsza seria Fiata 127, przywieziony z Włoch, z bardzo małym przebiegiem. Tak naprawdę był przepięknie wyglądał, miał kilka dziurek, więc musieliśmy to powymieniać, a jak już żeśmy tam wymieniali wstawki, to trzeba było po prostu już całego pomalować. A nawiązaliśmy współpracę z dobrymi lakiernikami. Do nas ludzie trafiają sami, dobrzy ludzie. No i zaraz zaczynamy składanie. Jest nas tutaj 5 osób. Kupiliśmy nowe zderzaki. My tak naprawdę robimy je, staramy się bardzo ładnie zrobić te wszystkie autka, żeby to wyglądało. No super projekt. Lubię Fiata 127. Kiedyś mój tato miał po syrence. 23 lata już trwa zbieranie samochodów. No i przyszedł taki moment, żeby się tym też pochwalić, pokazać. Dlatego chcemy tą zrobić wystawę i wybudować to muzeum. Mamy bardzo dużo ciekawych egzemplarzy. Większość kupiliśmy w bardzo dobrym stanie, więc nie potrzebowały remontu, ale mamy takie egzemplarze, jakieś historyczne, bardzo znane, więc one wymagały i warto po prostu je wyremontować. Mm-hmm. Jaka liczba samochodów powinna się tam zmieścić docelowo? Jakie masz plany? W muzeum będzie 300 samochodów i 150 motocykli i motorowerów. No to już pokaźna kolekcja. To jest prawdziwy samochód Piłsudskiego? Tak, grało w filmie Powstanie Warszawskie. Ja pierdzielę. Czym ty mnie jeszcze tu zaskoczysz? Jak ja bym wam pokazał, co tu się dzieje, jakie tu będą smaczki w tym muzeum, to nie uwierzylibyście, po prostu nie uwierzylibyście. Ale to wszystko już niedługo ujrzy światło dzienne. Co masz jeszcze tu ciekawego? Tych już mam z 20 sztuk, nie? Tych Fordów T, Fordy A, Citroeny. 3CV, 5CV, 4CV i wszystkie w takich bardzo ładnych stanach, nie? Super. Będę miał też w muzeum salon luster tak zwany, no. Czyli po prostu będzie około 20-30 samochodów, które tak są odrestaurowane, że od spodu wszystko jest, jak zobaczysz na przykład, nie wiem, czy... A, że lustra pod spodem będą, tak? Tak, tutaj jak podejdziesz do auta, to będzie po prostu lustro, fajnie. Sobie zobaczyć pod spód, to wszystko to jest dobry pomysł. Wszystko było piaskowane, wszystko było całe malowane. Cała karoseria od spodu, od boku, od góry. Bardzo dużo rowerów kupiliśmy ostatnio. Mamy też kolekcję fajnych motocykli. Przede wszystkim bardzo dużo fabryczy nowych, pisze w skrzyniach drewnianych. To tak zbieraliśmy przez 22 lata. W ogóle w naszym muzeum będzie około 60 pojazdów fabrycznych, czyli 20 motocykli i 40 samochodów, które nigdy, powiedzmy, nie jeździły. I największy przebieg to jest 520 km. Najmniej Mazda ma 12, druga ma 13 km. Będzie właśnie salon Mazdy. W salonie Mazdy będziemy mieli 13 fabrycznych nowych Mazd.
będą też na podnośnikach, będzie można z każdej strony je zobaczyć. Mhm. A to jeszcze chciałbym Cię podpytać na temat właśnie tych stref, bo to wiadomo, że jak masz auta z przekroju w zasadzie całej historii motoryzacji, masz też samochody tam z początku XX wieku, powiedzmy tak, później coraz to nowsze, już z lat nawet też 90. Czy planujesz oprócz tego, powiedzmy, salonu fabrycznie nowych Mazd, pewnie będzie, domyślam się, salon jakiś fabrycznie nowych samochodów tak, z okresu PRL, tak? Jakiś tak, Polmozbyt? Będzie Polmozbyt i Pepex. W Polmozbycie będą znajdowały się pojazdy fabryczne nowe, które można było kupić w tamtych czasach. To przede wszystkim polskie i jakieś tam z DDR-ów, czy jakieś takie pojazdy jak Łada, Warburg, Trabant. Następnie zrobimy też Pewex, czyli miejsce, gdzie można było kiedyś kupić za dewizy, za dolary pojazdy. Pamiętam, jak mój wujek w 1988 roku kupił sobie Skodę 120. To pamiętam wtedy 4300 dolarów i to było dla nas takie przeżycie, jak mieliśmy jechać do Rzepina, bo ten wtedy przyjeżdżał pociągiem do Rzepina, odebrać na skład celny, odebrać tą jego właśnie Skodę. I on wtedy ją kupił właśnie w Peweksie. Nie? To były takie po prostu czasy. Jeśli macie ochotę wiedzieć więcej takich zakulisowych troszeczkę tematów, to jak najbardziej dajcie znać w komentarzach jeszcze, o czym chcielibyście się dowiedzieć. Ja tutaj spróbuję Tomka pociągnąć za język, bo to jest niezwykle skromny człowiek i trzeba tam troszeczkę go czasami docisnąć, żeby coś uchylił rąbka tajemnicy, ale ja się bardzo cieszę, że to wszystko ujrzy światło dzienne, bo kolekcja jest naprawdę pokaźna, budowana przez wiele lat, przez tutaj miłośników motoryzacji z okolic i no to będzie, na pewno będzie to jedyne miejsce w Polsce, które na taką skalę pokaże całą historię polskiej i nie tylko polskiej motoryzacji. Co to rozmawialiśmy przed chwilą o Mikrusie. Tak. I chciałem Ci pokazać super projekt. W 1958 roku pan sobie kupił Mikrusa, który właśnie tak jak mówiliśmy, że ten czerwony nie miał siły jechać, bo to 300 pojemności i on jechał 60 na godzinę. Mhm. I wtedy w tamtych czasach ten pan pomyślał sobie, nie wiem, coś trzeba zmienić. Wyszła syrenka setka, tak? W 60 roku syrenka 101. Gdy wyszła syrenka 101, w 62, 63 roku udało mu się kupić silnik do syreny. I on po prostu zmodernizował cały układ napędowy i wsadził od silnik od motopompy, od syreny 101 tutaj do tego Mikrusa. Więc to jest Mikrus, którego nie będziemy remontować, bo to jest fenomen w tamtych czasach, jak człowiek sobie po prostu radził. Człowiek musiał sobie sam poradzić, poprawić fabrykę, poprawić konstruktora i on w tym momencie poprawił to wszystko i on zrobił silnik od syreny, który jedzie 120 na godzinę Mikrus. Do tego w latach 70. dołożył hamulce, zawieszenie od malucha i to jest po prostu fenomen. A na końcu jeszcze go stuningował, już pordzewiał i robił blacharkę, go stuningował, zamontował lampy od malucha, nie? No widać, w środku też... trochę taki Frankenstein maluchowy, bo i są cytrynki, jest klamka, widzę, tak. Reflektory przednie. Tak, tylko właśnie nie możemy otworzyć, tam walczymy z tylną klapą, bo on długo stał, żeby pokazać właśnie ten silnik od syrenki, ten fenomen. Niesamowite, nie? To faktycznie, to musi zostać. Mega mi się ten projekt podoba, samo to, że po prostu zmienialiśmy wszystko to, co trzeba było po prostu zrobić, ulepszaliśmy, sami ulepszaliśmy. No tak, to tak? Właśnie pokazuje to, że krótko mówiąc, Polak potrafi, tak? Polak potrafi. I zawsze sobie poradzić. Niesamowite. Tu masz bagażyk z przodu, tak? Mhm. To, co mówiliśmy w Mikrusie, no właśnie. Zrobiona została ściana grodziowa. I mamy dostęp tutaj od przodu, po prostu mamy dostęp sklapa. Tutaj od przodu. I jest bagażyk. Niesamowita ciekawostka. A on jest w ogóle na chodzie? Czy tam będziecie go jakoś tak uruchamiać, żeby odpalił? 8 lat temu, jak kupiłem, to był na chodzie. Aha. A jak go przywiozłem tutaj, uruchomiliśmy go, to naprawdę sprytny, bardzo szybko jechał, nie? No bo masa, nie? Masa też. Tutaj zobacz, jak jest zrobiony bagażnik. Większy od malucha, nie? No faktycznie, kawał bagażnika, bo też głęboki. Tu jest jakby na tej głębokości więcej przestrzeni. Tak, jest, nie? Wykonany tutaj z przodu też zbiornik paliwa, nie? To chyba też syrenowski taki. Nie? No i tak to. Niesamowite. I tak to wygląda, nie? Widzisz, pompa hamulcowa od malucha. Aha. No i tutaj zbiorniczek też. Ja mówię dwucylindrowy silnik. No bo to jest w lesiu silnik od syreny. Syreny, no ale mówię dwucylindrowy. I tak radziliśmy sobie kiedyś. Nie? Otwieranie. A, tutaj jest pod tym, no. Schowane w tym. Pod tymi klapy. No to jak w Porsche. Planujesz też jakoś tam piętrować niektóre auta, jakieś regały, czy będzie wszystko na jednym poziomie? Powiem tak.
tak się przyzwyczaiłem do tych regałów, że je rozbiorę i też przewiozę na tamtą halę i to będzie po prostu może jakaś jedna ściana będzie z tymi regałami. No, to się bardzo podoba, bo to jest, słuchajcie, to nawet tutaj to wygląda jak na pewno wielu z was jako dzieciaki bawiły się różnymi garażami, matchboxami i tak dalej, więc tu jest dokładnie to samo, tylko w skali 1 do 1. Stoją zabaweczki na półeczkach po prostu i ściągamy poszczególne, którym się chcemy dzisiaj bawić. Uważam, że warto kupić też, tak cofnąć się do tych czasów, które miałeś pierwsze swoje auto i kupić takie swoje auto też pierwsze i mieć i użytkować. Moim pierwszym samochodem był maluch. Kupiłem od sąsiadki 3 domy dalej za 300 zł, którego wyremontowałem i bardzo zżyty byłem, nie? Bo jednak... No nie da się ukryć twojej miłości do maluchów, tak jak tutaj widać i to same, to nie są zwykłe wersje tak naprawdę w większości, nie? Bo tutaj... Znaczy maluchów mam bardzo dużo, ale udawało mi się kupować maluchy też fabrycznie nowe przez ten cały okres, czyli auta, które nigdy nie jeździły, tak? Które były w bardzo na przykład dobrym stanie. No. Bo tam już na górę odstawiam już takie w stanie idealnym, tak? Które już powiedzmy nie potrzebują, tylko gotowe już będziemy wkładać do muzeum. Mam te wszystkie tak zwane czworaczki, czyli maluszki black, red, white, black, red, silver i brown. Bardzo lubię te zielone kolory groszkowe. Tamten to jest od 7.3, 7.4, 7.5, mam trzy takie kolory. Tamten niebieski, przepiękny kolor, uważam, to jest najładniejszy maluszek, tam jak obrócisz. Proszę dać. Ja wezmę kamerkę, będę tam pokazywał. Tamten maluszek, to jest ten właśnie dwusów. To jest ten dwusów. Jego akurat wyremontowaliśmy, to jest Steinwinter. Steinwinter to był produkowany w Niemczech. Te maluchy były Steinwintery i Figo. Dwusuwy. Figo to było austriacki, a Steinwinter był niemiecki. Figo to był skrót od Fiata i Gogomobila, połączenie, bo one mają właśnie silniki od Gogomobilów, 250. Tamten niebieski maluch na samej górze to jest maluszek, który jest fabrycznowy z ciekawą historią, ma przejane 134 km, a ten poniżej żółty to ma przejane 67 km, jeszcze widać na nim konserwację. Tutaj na progu ścieka, no, czy na przednim pasie. Niesamowite. Tamten ma przejechane 138 km. To akurat Bosmal, który jest też fabrycznowy. On był odświeżony parę lat temu, ale ma przejechane 229 km i ten Bosmal jest pierwszym prototypem produkowanym. W ogóle pierwsze trzy wyszły w tych kolorach takich niebieskawych i pierwsze trzy były ze skórzanymi dachami i ma inne progi. Ten czerwony to już jest też Bosmal, tylko to już jest kolejna wersja, czyli tam 230 numer i on już ma normalne progi, delikatnie wzmacniane. To jest Figo, ten żółty, ten biały to jest Wadera. Ten Wadera jeszcze potrzebuje odświeżenia, więc będziemy się nim zajmować. Tamten biały ma przejechane 520 km, to jest ten maluch, który ma najwięcej z tych mojej kolekcji przejechane. Tamta dacza jest fabrycznie nowa, ona będzie w polmozbycie. Skoda jest fabrycznie nowa, ma 480 km. Też będziemy się nią niedługo zajmować i ona będzie, Skodę może damy do Pewexu, nie? Coś niesamowite. Ciekawa historia też tutaj tego maluszka jest, tego białego, tego akurat, to jest Bis. To jest Bis fabryczny nowy, który ma przejane 98 km. I pan Jacek mieszkał w jadalni, ten Bis całe życie. Ja go tam parę lat temu kupiłem i też była taka bardzo fajna historia, że żona pana Jacka bardzo podziękowała, że ten maluch po prostu zniknął. Aha, czyli tak był członkiem rodziny, można powiedzieć, członkiem dosłownie w domu. Też zdjęcie, jak wyciągaliśmy go z domku do rodziny. Też ciekawa historia. No i tak. To jest Bis. I Bis, no tak. No to jest trochę tego, i tu kolejne maluszki i 500-ki, widzę. To jest Bis z prawej strony kierownica licznych w milach. Też fajny egzemplarz, 40 sztuk pojechało na Anglię, wyprodukowaliśmy. Możemy go do Japonii wysłać. Ten jest fabryczny nowy. To jest maluszek, który ma przejechane 155 km w przepięknym stanie. Został przekazany na loterię. Został wygrany i nigdy nie użytkowany. Ten czerwony. Tam jest maluszek Giannini. To tą syrenkę. To ja ją kupiłem 12 lat temu za 8000 zł. Wszyscy mówili, kurczę, tyle pieniędzy za syrenkę. Ale jest to syrenka, która ma przejechane 3000 km i jest po prostu jest jak nowa, nie? No to teraz wartość jest co najmniej 10-krotnie wyższa, powiedzmy, tak? No to jest taka mała zajawka tego, co w ogóle się tu będzie odbywało i w tym muzeum docelowo. I mamy taką propozycję, że możemy dla was zrobić
kilka jeszcze relacji takich, jak już powstanie muzeum i w czasie, jak będzie powstawało. Myślę, że parę z tych aut znajdzie się w naszych relacjach, w odcinkach. Poopowiadamy już wtedy bardziej szczegółowo o tym wszystkim. No i co, może niektórymi się nawet przejedziemy, tak? No oczywiście. No to rewelacja. Także słuchajcie, rok 2022 będzie obfitował w wiele ciekawych wydarzeń motoryzacyjnych i Oława naprawdę tutaj wysuwa się na prowadzenie, jeśli chodzi o klasyczną motoryzację, Rajd Koguta, Muzeum Motoryzacji Iwena. Dzięki wielkie, Tomku, za zaproszenie. Dziękuję. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Dziękuję bardzo. Piąteczka. Dzięki. Dzięki. Cześć.